Cześć, Adam Łukowski, prosty z IWA 2018 i mam dla Was ciekawą wiadomość. ZTE wraca do gry, wraca z nowym Axonem. Na początku konferencji uzyskaliśmy zapewnienie, że po ostatnich zawirowaniach ZTE działa już normalnie. Ma zapewniony łańcuch dostaw, zapewnia również serwis i po prostu funkcjonuje tak, jakby się nic nie stało i optymistycznie spogląda w przyszłość związaną m.in. z 5G, no i oczywiście z nowym modelem. Jak widzicie, nowy Axon otrzymał nieco może kontrowersyjną stylizację, no bo zaraz pojawią się zarzuty, że przypomina nieco iPhone'a. No ale obiektywnie przyznając, telefon jest raczej ładny i dosyć porządnie wykonany. Tylne szkło jest twarde, ma twardość 7H w 10-stopniowej skali, czyli powinno być całkiem odporne na zarysowania. Jest tu czytnik linii papilarnych, jest układ rozpoznawania twarzy. No a jak wygląda reszta specyfikacji? Muszę przyznać, że można go spokojnie nazwać flagowcem. Ma bowiem Snapdragon 845, czyli najmocniejszy obecnie procesor. Ma 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej i możliwość jej rozbudowy kartą microSD o 256 GB. Bateria też jest przyzwoita, 4000 mAh. Jest też dual SIM, niestety hybrydowy, no ale jest. No i ekran. Ekran to AMOLED o przekątnej 6,21 cala i rozdzielczości Full HD. Także ekran również, myślę, się całkiem dobrze broni. Jeżeli chodzi o łączność, mamy tutaj oczywiście LTE, mamy USB-C, mamy Bluetooth 5.0 i dwuzakresowe Wi-Fi. Niestety nie mamy mini jacka. Za to jest, moi drodzy, NFC. Także można powiedzieć, że niczego mu raczej nie brakuje. A aparaty fotograficzne też zapowiadają się zupełnie przyzwoicie, bo z przodu mamy 20-megowy aparat, natomiast z tyłu mamy układ podwójny, 12 plus 20 megapikseli, przy czym ta główna matryca ma obiektyw o całkiem przyzwoitej jasności, także na papierze to wygląda dobrze, jakie zdjęcia robi w praktyce ciężko wyczuć. Dodam jeszcze, że jest tutaj optyczna stabilizacja. No i jeszcze takie pozostałe elementy wyposażenia godne flagowca. Obudowa wodoszczelna, ładowanie bezprzewodowe, no i przyzwoite nagłośnienie, z którego seria Axon znana była już wcześniej. Trochę szkoda, że smartfon będzie dostępny wyłącznie w jednej wersji kolorystycznej, takiej jaką widzicie, ciemnoniebieskiej. I to już tyle ze stoiska ZTE na IFA 2018. Na koniec zostawiłem jeszcze jedną informację. Cena 649 euro. Czyli nieco ponad 2700 zł. Nie jest to mało, niestety. Nie wiem jak wy, ale ja ten powrót ZTE widzę chyba mało optymistycznie. A wy? Zostawiam was tym pytaniem. Piszcie, komentujcie. Cześć.